Mamy okrąg przedstawiony na rysunku, środek w tym punkcie i przechodzi przez punkty taki i taki. Tak naprawdę S i T nie mają znaczenia. Zwróćmy uwagę również, że w każdym wypadku promień jest taki sam, czyli pierwiastek z 18, albo inaczej 3 pierwiastki z 2. Nie ma to znaczenia. Natomiast najważniejszy jest środek okręgu. On jest w punkcie 3, 1, czyli na x 3, na y 1. Nie wiem, czy pamiętacie, zazwyczaj w przypadku miejsc zerowych zaznacza się x minus coś tam i w tym wypadku, w wypadku równania okręgu mamy zarówno x minus coś tam, jak i y minus coś tam. Zatem obydwie te wartości są na plusie, zatem w naszym równaniu okręgu będą na minusie. Będzie to właśnie to równanie. Możecie sobie sprawdzić, że ono ma w tablicy postać x, powiedzmy minus xs, czy tam x0, czy jak to tam zwał, oraz y minus ys, gdzie xs i ys są współrzędnymi środka, równa się r kwadrat. Tak, r w ogóle nie mieliśmy w tym zadaniu do czynienia, z nim nie trzeba nic było liczyć, natomiast xs oraz ys można było odczytać z wykresu i jak widzicie tylko to równanie C pasowało do tego wzoru.